7 grudnia 2020 roku, spóźnione Mikołajki dla niedźwiedzi na funcie, brak porozumienia w weekend, wręcz niektóre komentarze mówiące o tym, że jeśli w poniedziałek nie dojdzie do porozumienia, to te rozmowy, te negocjacje zostaną zerwane. Przypominam o szczycie, jeśli chodzi o Unię Europejską. Funt pod presją, euro delikatnie też pod presją. Tutaj poza tymi przepychankami, jeśli chodzi o Brexit, to oczywiście kwestie budżetu, to w tym tygodniu teoretycznie sprawy powinny się rozstrzygnąć. Plus oczywiście euro pod presją technicznie z perspektywy zbliżającej się decyzji Europejskiego Banku Centralnego w tym tygodniu. O tym będziemy sobie w tygodniu również mówili. Piotr z tej strony się kłania. Witam serdecznie widzów, słuchaczy, czytelników Forex Klubu. Zaczynamy. Funt z perspektywy wykresu dziennego, biorąc pod uwagę newsy, które napłynęły do nas podczas weekendu, biorąc pod uwagę otwarcie, które nie było jakoś super niskie, to tak naprawdę ci, którzy monitorowali, nie mając tych shortów po tych newsach, no to tak odrobinę strzał w kolano. W każdym razie, co się dzieje? Mamy swojego rodzaju kwestie związane z ewentualnie niedokończonym biznesem i to w granicach bardzo wysoko 34,80. Czy my możemy zobaczyć tego typu spike, jeśli chodzi o ten górny swing tutaj? Jak najbardziej możemy zobaczyć w przypadku na przykład informacji o tym, że okej, dobra, zrobiliśmy jakiś krok, jesteśmy bliżej. Albo, że dobra, jest porozumienie i sam spike teoretycznie bez informacji o ewentualnie szczegółach, a później ewentualna kontynuacja. Czy tego typu układ może mieć miejsce? No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W każdym razie na temat tego, że funt w ogóle nie wycenia albo jest źle wyceniane ryzyko tego, że nie będzie porozumienia, mówiliśmy sobie w zeszłym tygodniu, zresztą za chwilę też przejdziemy do szybkiego uaktualnienia analizy z naszego profilu na TradingView, gdzie eurofunt osiągnął pierwszy zakładany cel. Generalnie rzecz biorąc, złamaliśmy 33,3, 32,80. I te będą za chwilę z perspektywy intraday poziomy bardzo dobrze widoczne jako potencjalne shorty. Natomiast funt testuje dość istotną strefę konsolidacji po udanej próbie wyjścia górą. W związku z czym ja myślę, że jeśli weźmiemy sobie bez górnych cieni, tak, czyli bez tego górnego cienia i bez tego górnego cienia, weźmiemy sobie kwestię konsolidacji, to tak naprawdę pierwsze podejście ma miejsce. Jeśli pamiętacie z zeszłego tygodnia, w nawiasie, jeśli nie pamiętacie, to odsyłam, rozmawialiśmy o tym, że jeśli przełamiemy 32,80, 31,80 może być kolejnym celem. Dzisiaj na razie mamy pierwsze uderzenie w górne ograniczenie tej konsolidacji. Druga część tej konsolidacji, 50% z tej konsolidacji, o której przed chwilą mówiliśmy, znajduje się właśnie na wspomnianym w zeszłym tygodniu 31,80. Zresztą tu mamy też linie, które od jakiegoś czasu, dwie zielone z dziennego, które od jakiegoś czasu są z nami. W związku z czym wciąż, dopóki powyżej 30,80 i psychologicznego poziomu 30, to jeszcze długa droga przed niedźwiedziami, natomiast z perspektywy intraday wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Przejdźmy w takim razie do wykresu intraday i co mamy? A mianowicie kwestie związane z czwartkowym atakiem na wyższe poziomy, ok? W tej chwili stanowią swojego rodzaju podaż, ale jest to podaż numer 2 w okolicach 33,70. Intradayowa podaż numer 1 jest w okolicach według mnie odrobinę niższych poziomów. Okay? I w tym wypadku mówimy o poziomach zbliżonych do 33,30. W związku z czym na ten moment cały ten spadek, okay, upraszczając dla co niektórych, 50% tej świecy z godzinowego i później szczyt tej świecy z godzinowego jako dwa miejsca podażowe. I to będzie aktualne tak naprawdę dopóki nie zaatakujemy bardzo szybko 31,80. Okay? Bo jeśli stąd już, z tej konsolidacji tutaj zaatakujemy 31,80, to z tą pierwszą strefą podażową to bym bardzo, bardzo mocno uważał. Ewentualnie dopiero drugie podejście wyżej, jakiś górny cień, to o czym sobie wielokrotnie rozmawiamy, albo jakaś kwestia, nie wiem, być może objęcia na niższym horyzoncie czasowym, w każdym razie jakaś akcja na cenach, która pozwoli stwierdzić, że rzeczywiście to może być kwestia odrzucenia. No to powiedzieliśmy sobie o
sprzedających. Natomiast no, musimy powiedzieć o kupujących, bo tych było mnóstwo i teraz pytanie, czy już zostali złapani w rozkroku, czy pewne rzeczy dopiero będą miały miejsce. Tak jak wspomniałem, kwestie 31,80, czyli te doły i stop lossy pod tymi poziomami, jako pierwsze miejsce, ewentualnie propopytowe. No i teraz musimy sobie powiedzieć, co byśmy chcieli ewentualnie na tych poziomach zobaczyć. No oczywiście kwestia jakiejś, jeśli to byłby ten poziom, to kwestia jakiejś próby zejścia, tymczasowy dołek tuż nad i jeszcze takie super dobicie, czyli to w zależności od tego, jaką szkołę preferujesz, jeśli chodzi o otwarcie, wszystko to z perspektywy intraday na jakimś niskim horyzoncie czasowym, to będzie albo trampolina trójka, tak? Albo to będzie kwestia jakiegoś dolnego cienia i pozytywnego korpusu. No cokolwiek tutaj się znajdzie takiego, co będzie można wykorzystać z perspektywy intraday jak najbardziej. Z tego poziomu oczywiście pierwszy cel to będzie 33, 32, 33, 70. Tak to wygląda, jeśli chodzi o intraday. Natomiast no, próba zabawy w te longi na ten moment, no to tak jak próba żonglowania trzema granatami, z których jeden jest odbezpieczony. No i zobaczymy, tak? Nie można oczywiście przekreślić tego, że na koniec dnia magiczne porozumienie, jeśli chodzi o Brexit, będzie miało miejsce i totalny rewersal jak najbardziej może być w grze. Szybko na temat drugiej pary na funcie. Tutaj osiągnęliśmy 91,40, czyli pierwsze poziomy, które w ramach analizy na TradingView się pojawiły chyba w zeszłym tygodniu, w związku z czym do pierwszego celu sobie dojechaliśmy, także tutaj kwestia pracy ze zleceniami od strony własnej, przeanalizowanie sytuacji rynkowej. Natomiast co, czy jakoś próbować podłączać? Oczywiście musimy mieć z tyłu głowy, jeśli chodzi o euro, musimy mieć kwestie związane z panią Lagarde i Europejskim Bankiem Centralnym w czwartek, plus te wszystkie przepychanki budżetowe. No tutaj generalnie rzecz biorąc może być różnie. Natomiast intraday myślę, że ewentualnie kwestie zbliżone do 90, 60, 90, 45 jako z perspektywy intraday i na przykład retest ponownie 91,40, tak bym widział próbę, jeśli ktoś nie jest, próbę ewentualnego podłączenia się pod euro funta. Edek, tutaj sytuacja wygląda odrobinę inaczej, bo tutaj kolejny raz powyżej 1,20. Oczywiście w piątek każdy, kto obserwował albo robił sobie analizę weekendową, no może tutaj się próbować doszukiwać tweezer topu. Generalnie rzecz biorąc, już w piątek końcówka wyglądało na to, że mamy do czynienia z realizacją zysków. Po części mnie jakby to nie dziwi po potężnych wzrostach i z perspektywy Europejskiego Banku Centralnego, zwłaszcza że z tych wyższych horyzontów czasowych my sobie o tym rozmawialiśmy. Co prawda 22,15 nie uderzyliśmy, no ale o tych poziomach propodażowych z perspektywy wykresu tygodniowego, te dwie linie tutaj mamy wyraźnie, było bardzo blisko. Na ten moment myślę jednak mimo wszystko, że to jeszcze nie jest zwrot na euro-dolarze, bo według mnie może to być akcja, wyobraźcie sobie, nieraz to widzieliście, przed ważnym wydarzeniem po dużych wzrostach częściowa realizacja zysków, a później ewentualna kontynuacja. Nie zdziwiłby mnie układ tego typu, dopiero shorty później, tak? Tak, tego typu układ również może mieć miejsce. Jak głębokie ewentualnie może być cofnięcie? Ja myślę, że o ile wcześniej targetowaliśmy 15, czy ja targetowałem 14, 50, 15 i to się nie sprawdziło na ten moment, o tyle to wybicie tutaj teoretycznie może mieć miejsce. W związku z czym psychologiczny 1,20 jak najbardziej, ale myślę, że istotne jest również okolice 19,60 i na to bym zwrócił bardzo mocno uwagę i dopiero tam próbował podchodzić pod ewentualne longi w okolicach Europejskiego Banku Centralnego. Tak jak wspomniałem, jeśli aż tak nisko nie dojedziemy w ramach tej realizacji zysków, tylko spróbujemy tutaj zawracać Wisłę kijem, okay, to tego typu układ z 22,15, 22,50 teoretycznie mógłby być również rozwiązaniem i dopiero wtedy atak na 1,20, 1,19, 60. Tak to wygląda według mnie na ten moment. Oczywiście jeśli chodzi o euro, będziemy sobie regularnie wracali przed czwartkowym spotkanie Europejskiego Banku Centralnego. Tyle ode mnie na początku tygodnia. Funt w centrum uwagi. Nie dajcie się złapać w pułapkę. Jak zwykle zresztą. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.